Ostatnią kolejkę rundy zasadniczej rozegrał zespół amatorskiej ligi piłki halowej. W poniedziałek, 2 marca, jako pierwsi na parkiet wybiegli zawodnicy Orlika Kozienice i Wolnych Strzelców. Ci pierwsi mieli jeszcze szansę na grę w playoffach. Jednak by awansować do ćwierćfinału, Orlik musiał wygrać oraz liczyć na to, że Dzikie Węże nie pokonają wicelidera. Oba warunki wydawały się bardzo możliwe do zrealizowania, gdyż ich rywalem był ostatni zespół tabeli. Ale Wolni Strzelcy grali bez żadnej presji i chcieli godnie pożegnać się z turniejem. Rozpoczęło się bardzo sensacyjnie. Orlik od pierwszych sekund ruszył do ataku i został skontrowany, i to dwukrotnie. W 30 sekundzie wynik meczu otworzył Jan Starzyk. Minutę później ten sam zawodnik trafił po raz drugi. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. W 7 minucie Starzyk miał już na koncie 3 trafienia, a sytuacja Orlika była bardzo trudna, ale jeszcze nie beznadziejna. Wystarczyło tylko wyregulować celowniki, bo zarówno przy stanie 0-2, jak i po stracie trzeciego gola zespół walczący o ćwierćfinał stwarzał sytuację i miał okazję, by odwrócić wynik. Nadzieję Orlikowi przywrócił tuż przed przerwą Michał Rębiś, trafiając na 1-3. Po zmianie stron mecz był nadal bardzo otwarty. Zapowiadało się, że może paść jeszcze sporo bramek. Orlik atakował zawzięcie, ale piłka mijała światło bramki lub na drodze stawał Daniel Kill. Dopiero na niespełna 6 minut przed końcem kontaktową bramkę zdobył Jakub Gębczyk. Ale do wygranej Orlik potrzebował jeszcze 2 trafień, przy założeniu, że rywale nie strzelą już więcej goli. Końcówka spotkania była pełna emocji i dramaturgii. Na 2,5 minuty przed końcem Jakub Cieślik po ładnej akcji z Gębczykiem trafił na 3-3. Remis dawał Orlikowi awans tylko w przypadku porażek Dzikich Węży i Ekspolu w kolejnych spotkaniach. Więc by nie oglądać się na innych, zespół grający w niebieskich znacznikach musiał powalczyć o pełną pulę. Jednak gdy na zegarze pozostało niespełna 50 sekund do końca, Wolni Strzelcy mieli okazję, by pozbawić rywali wszelkich nadziei. W sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Jan Starzyk, ale znakomitą interwencją popisał się Michał Bochonko. Na tym nie koniec. Chwilę później Jakub Gębczyk trafił na 4-3 i Orlik rzutem na taśmę sięgnął po komplet punktów. Jak się później okazało, był to gol na wagę awansu do ćwierćfinału. Mecz Orlika z Wolnymi Strzelcami śmiało można uznać za jeden z najbardziej emocjonujących w tej edycji rozgrywek. Ciekawie było także w kolejnym spotkaniu. Zajmujący 5. miejsce bez pojęcia grali z przedostatnim w stawce Hubalem Chodków. I niby mecz o pietruszkę, a działo się w nim całkiem sporo. Tu także niżej notowany zespół zaskoczył teoretycznych faworytów. W 3. minucie Hubal objął prowadzenie po golu Konrada Strzelczyka, a w 6. na 2-0 podwyższył Damian Strzelczyk. Bez pojęcia byli na najlepszej drodze, by przegrać 3. mecz z rzędu, co mogło ich kosztować spadek na 7. miejsce i w ćwierćfinale rywalizację z Eną Wytwarzanie. Mieli jednak dużo czasu, by odrobić straty. Połowę udało się jeszcze przed przerwą. W ostatnim minucie pierwszej części Kamil Strzelczyk zatrzymał ręką piłkę zmierzającą do siatki. Żółta kartka, kara 2 minut i oczywiście rzut karny. Ten na gola pewnym uderzeniem zamienił bramkarz Paweł Krynicki. Po zmianie stron nadal oglądaliśmy dość szybki i otwarty mecz z dużą ilością sytuacji. O końcowym wyniku w dużej mierze zdecydowały 2 akcje w odstępie niespełna minuty. Najpierw strzał Damiana Durajczyka obronił Jakub Salma, a chwilę później 3. bramkę dla Hubala zdobył Kamil Strzelczyk. Mogło być 2-2, a było 3-1. I bez pojęcia ponownie mieli 2 bramki straty. 3 minuty przed końcem kontaktowego gola strzelił Bartosz Wiśniewski. Ale na tym trafieniu licznik z bramkami się zatrzymał, choć wcale nie musiał. Okazję, by wyrównać, miał Kamil Krynicki, jednak nie trafił czysto w piłkę. Z kolei Damian Strzelczyk mógł w ostatniej minucie podwyższyć na 4-2, ale także po jego uderzeniu futbolówka minęła światło bramki. Hubal Chodków pokonał bez pojęcia 3-2 i w dobrym stylu pożegnał się z rozgrywkami. Dużo bramek padło także w kolejnych spotkaniach. Enea wygrała z Dzikimi Wężami, pieczętując awans Orlika. Bramki dla energetyków zdobyli Sławomir Kuźmiński, Paweł Pilarek i Piotr Wasiak. Honorowe trafienie zaliczył Mateusz Rzeszotek. Niespodziankę sprawiła Dropia, która po golach Krzysztofa Machaja i Pawła Jasika jako pierwsza pokonała w tym sezonie Inotum Platinum. Kagiek wygrał z Hołń Autodetailing 4-1. 2 bramki zdobył Piotr Ceglarz, a po jednej Grzegorz Wasiński i Tomasz Szot. Dla Autodetailing trafił Łukasz Ząbek. W ostatnim meczu Sator 997 rozbił nie mający już szans na grę w playoffach Ekspol 6-1. Łupem bramkowym podzielili się Dariusz Sucherman 2 gole oraz Arkadiusz Wójcik, Damian Markiewicz, Marek Brodowski i Tomasz Miszczak. Bramka dla Ekspolu padła po samobójczym uderzeniu. Ostatnia kolejka nie namieszała zbytnio w tabeli. Ligę wygrał Inotum Platinum, a 2. miejsce zajęła Enea Wytwarzanie. 3. pozycję utrzymała Dropia, a 4. Kagiek. Miejscami zamieniły się tylko Sator i Bez Pojęcia. Ostatnim ćwierćfinalistą został Orlik Kozienice. Rozgrywki na lidze zakończyły Dzikie Węże, Hubal Chodków, Ekspol i Wolni Strzelcy. W poniedziałek 9 marca mecze fazy play-off.
Inotem Platinum zagra z Orlikiem. Enea rywalizować będzie z Hołuń Auto Detailing. Tisdropia powalczy z Bez Pojęcia, a ostatniego półfinalistę wyłoni mecz KGK Sator 997. Finały 26. edycji rozgrywek odbędą się w sobotę 14 marca.